Ta noc, która jest dzisiaj dopełnieniem paschalnej nocy, te czytania, ten klimat jest jakby drugą częścią, kontynuacją i zwieńczeniem Paschy, Wigilii Paschalnej. Jedyna noc niepowtarzalna. Noc, w której my przygotowujemy się do najpiękniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, historii zbawienia, do zesłania Ducha Świętego. Duch Święty przyszedł dzisiaj do nas w mocy swego Słowa i przyjdzie w mocy Eucharystii. Chcę powiedzieć dzisiaj, trochę tak zaskoczę Was na początku tego kazania, chcę powiedzieć dzisiaj o wiosłach, o żaglach i o szufladzie pełnej owoców. Brzmi to dziwnie w tę noc zesłania Ducha Świętego. Będziemy mówić dzisiaj o wiosłach, o łodzi, o żaglach i szufladzie pełnej owoców Ducha Świętego. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze rozważania od naturalnych darów. Zanim przyszedł Duch Święty, człowiek dostaje pewne wrodzone, naturalne dary. Nazywamy to w teologii cnoty naturalne, takie jak umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. Te cztery naturalne cnoty. Siadasz w łodzi swego życia i wiosłujesz. I wydaje ci się, że masz męstwo, umiarkowanie, roztropność i sprawiedliwość. I patrzysz, że twoja łódź w życiu kręci się wokół. Że nie płyniesz do przodu, że nie masz naprawdę jakiegoś porządku w tym wiosłowaniu. Jedna ręka wiosłuje szybciej, druga wolniej. Kręci się wokół siebie. Dziwne to życie, kiedy tylko dbasz o swoje własne zdolności. Zmieniasz kierunek, trudno ci przepłynąć z jednej strony na drugą. Tylko twoje zwyczajne cnoty naturalne. Co się dzieje, kiedy przychodzi Duch Święty? Co się dzieje podczas pięćdziesiątnicy? Zwróćcie uwagę, siedzisz na ławeczce i wiosłujesz w sposób bezradny. Nie wiesz gdzie, nie wiesz dokąd. Pocisz się i tak jak apostołowie na Jeziorze Galilejskiej, pełni lęku, pełni obaw, kiedy woda zalewa ich łódź, a Jezus przychodzi kroczący po wodzie. I tak jest z Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi wtedy, kiedy nie dajesz sobie rady. Kiedy te cztery cnoty naturalne nie dają ci satysfakcji. Nie płyniesz donikąd. Nie masz kierunku, kręcisz się wokół siebie. Duch Święty siada obok ciebie. Bierze w ręce twoje wiosło i pomaga ci wiosłować. I twoje cnoty naturalne zamieniają się w tak zwane cnoty wlane. To są właśnie cnoty wlane. Tak nazywa teologia. Cnoty wlane to jest działanie Ducha Świętego w nas. Te same cnoty. Te samo męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość i roztropność. Ale w mocy Ducha Świętego nabierają innego rytmu. Łódź rusza z miejsca, rusza w dobrym kierunku, płynie do drugiego brzegu. Dosyć szybko, dynamicznie, zwarcie. Dziwisz się, że dotąd nie potrafiłeś wystartować z miejsca. A to nagle łódź ruszyła. Dzięki Duchowi Świętemu, bo usiadł przy tobie na tej ławeczce, w której się sam borykałeś w swoim życiu. I wziął twoje wiosła. I zaczyna kierować twoją łodzią życia. Zaczyna się coś zmieniać. Niezwykłe to właśnie wydarzenie, kiedy Duch Święty przychodzi. Wszystko się zmienia. I kierunek życia się zmienia. I dynamizm życia się zmienia.
i koloryt życia się zmienia, i wszystko się zmienia w mocy Ducha Świętego. Teraz popatrzmy dalej. Przejdźmy od tych wioseł już do żagli. I znowu popatrzmy. 7 darów Ducha Świętego. Dar męstwa, dar rozumu, rady, dar umiejętności, wiedzy, dar pobożności, bojaźni Bożej. Te wszystkie żagle na początku masz swoje. Wydaje ci się, że wystarczy ci twojego męstwa, twojej wiedzy. Kończysz uniwersytet, politechnikę, może jakiś inny, wyższą uczelnię. Masz dużo wiedzy, masz dużo wrodzonego męstwa, ale te żagle nie są napięte. W tych żaglach nie ma wiatru. One są, ale nie poruszają się. Nikt nimi nie porusza. I to męstwo, i ta wiedza, i te twoje umiejętności do niczego się nie przydadzą. Stoisz w miejscu. Stoisz w miejscu, bo twoje żagle są opuszczone. Nie ma wiatru, nie ma mocy. I znowu te twoje cechy takie naturalne. Duch Święty przychodzi, zaczyna wiać w twoje żagle i nagle twój żagiel mądrości zaczyna pęcznieć wiatrem, mocą. Nabiera kierunku. Twój żagiel wiedzy staje się wiedzą wlaną w mocy Ducha Świętego. Już to nie jest tylko wiedza naturalna, ludzka, ale to jest wiedza, która jest mądrością pochodzącą od Boga. Zaczynasz widzieć, że twoje żagle nabierają wiatru i twoja łódź rusza z miejsca. Tak jak wtedy z tymi wiosłami, tak teraz z tymi żaglami. Twój żagiel mądrości, rady, rozumu, męstwa, wiedzy, bojaźni Bożej, pobożności, oto wszystkie te żagle stoją napięte, bo Duch Święty w nie wieje i kierunkuje ciebie na Boga, na Ojca, na Królestwo Niebieskie. Duch Święty zawsze wie, jak ciebie prowadzić i dokąd ciebie prowadzić. I czujesz się szczęśliwy, bo uderzył w ciebie moc, szum wiatru Ducha Świętego. Twoje żagle nabierają dynamizmu życia i właściwie ukierunkowują twoje życie. Schodzisz do kajuty. W twojej łodzi jest miejsce dla ciebie. I w tej kajucie jest twoja ulubiona szafka i ulubiona szuflada. Kiedy tak Duch Święty prowadzi ciebie, bo te wszystkie i wiosła, i te żagle prowadzą ciebie do pewnych owoców. Do tego, że to życie twoje nie tylko ma sens, ale zaczyna owocować. Już nie sam wiosłujesz i żagle nie są puste. Wypełniły się mocą Boga, mocą Ducha Świętego. I oto patrzysz, otwierasz skrzyneczkę i w tej skrzyneczce znajdujesz 9 pięknych, wspaniałych owoców. List świętego Pawła do Galatów, rozdział 5, wiersze 22-23. Otwierasz swoją ulubioną półkę w szafce, w swojej kajucie życia i znajdujesz tam miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. 9 owoców Ducha Świętego. Jest to umocnienie dla ciebie, dla wspólnoty, w której jesteś, dla twojej rodziny, dla wszystkich, dla społeczeństwa. Duch Święty przychodzi z owocami dla wszystkich, dla całej wspólnoty. To nie są tylko dary dla ciebie, ale dla tych, którzy z tobą się spotykają, mieszkają, z którymi współtworzysz wspólnotę, harmonię, życie. I kiedy tak stoisz na tej łodzi swego życia, szczęśliwy z tymi owocami, zostają ci ostatnie jeszcze 3 właśnie cnoty kardynalne. Cnoty kardynalne. Wiara, nadzieja i miłość.
Stoisz na pokładzie swojej łodzi i widzisz, że Duch Święty daje ci dar wiary. Co to jest wiara? Wiara, która jest darem Boga, pokazuje ci rzeczywistość, za którą tęsknisz, której pragniesz, której nie widzisz, ale którą chciałbyś osiągnąć. Ona jeszcze nie jest tu, ale jest oczekiwana, ale się dzięki wierze realizuje, uobecnia. Dzięki wierze uobecnia się niebo na ziemi. Dzięki wierze uobecnia się Królestwo Boże tu i teraz, pośród nas. Przychodzi dar miłości. Dar miłości to jest zjednoczenie z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Dar miłości to wspólnota życia Boga i człowieka. Bo najpiękniejszym mieszkaniem Boga jest człowiek, a najpiękniejszym mieszkaniem człowieka jest Bóg. To jest miłość. Wzajemne trwanie, zamieszkiwanie i przebywanie w sobie. Bóg w nas, a my w Nim. I nadzieja. Nadzieja jest to dar, który ciebie trzyma już przy niebie. Jakbyś się schwycił troszeczkę kawałek nieba i trzyma się tego nieba kurczowo. Nadzieja jest to coś, co kierunkuje ciebie do nieba. Że w tym ziemskim życiu masz kierunek. Masz jakiś cel, do którego dążysz. Dlatego też kończąc dzisiejsze rozważania, chcę wam życzyć wszystkim, jak tu jesteśmy, sobie i wam, abyśmy smakowali Boga. Bo to wszystko, co mówiłem, zmierza do tego, aby poczuć smak miłości Boga w Duchu Świętym. Aby Duch Święty pomógł nam posmakować wiary, Królestwa Bożego, naszego chrztu, abyśmy zobaczyli, że to jest wszystko piękne. Dar chrztu, bierzmowania, sakrament Eucharystii, drugi człowiek, którego spotykam w życiu, moi wrogowie, nieprzyjaciele, moje krzyże, cierpienia, bóle i choroby, moje kryzysy, moje zwątpienia, moje często może urazy, zranienia. Wszystko staje się piękne, wszystko staje się sensowne. Staje się jakiś, ma inny kolor, inny wymiar w mocy Ducha Świętego.